Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dziś bez kamery turniej buletowy Arena cogodzinny. Postanowiłem zagrać sobie taki turniej na 1 minutę. Ja wiem, że 1 minuta to praktycznie nie szachy. Trzeba szybko grać. Przede wszystkim wygrywa ta osoba, która gra bardzo szybko, ale nie do Ten, końca tak jest. nine, No i eight, spróbujemy się seven, pobawić. six, 27 minut dobrej five, zabawy, czyli four, szybki turniej. three, Zobaczymy, jak to two, pójdzie one, i zero. powodzenia wszystkim. No to lecimy. I go. Od razu powiem, że po każdej partii jest następna, nie trzeba czekać długo. Dlatego też forma arenowa jest sympatyczna. Trzeba dosyć szybko wykonywać ruchy, tutaj nie ma się co cyrtolić. Nie będziemy grać szybko, to nas tutaj zjadą przeciwnicy. Już widzę, że wchodzi przeciwnik na pole D3, więc będę musiał zagrać nieco pasywniej. Trudno, ale jakoś przeżyjemy chyba w tej sytuacji. Dobra, F4 jakoś się wyprostuje chyba w tym momencie. Dobra, wyprostowany. Okej, niech będzie A3. Nie do końca chyba się to udało zrobić. Niestety. No jest to źle. Stoję bardzo źle. O, tu przeciwnik dał pionka. Dał pionka. Wracamy. No, też mu oddałem pionka. Okej, oliwa sprawiedliwa. Tutaj pionek leci. Dlaczego miałby nie polecieć? Ciężka sytuacja. Raczej przegrana już jest. I to grubo jest przegrana. Ale on ma 3 sekundy. To na luzie można wszystko grać w tej sytuacji. Nawet tak mogę zagrać. Okej. Okay. No to taki jest bullet właśnie. Czas jest ważny. Już 140 ludzi się nazbierało. Okej, okay, lecimy dalej. Pionek wzięty. Można żyć. W sumie nie wiem, po co ten ruch. Przeciwnik gra szybko, to ja będę grał szybko. Chwila, chwila. Tutaj jest strzał. Okej, może tak? Może tu wisi coś. Bierzemy. Dobra, wieżówka jest nasza. Tak, i mamy go. Jest zwycięstwo, jest dobrze. Ważne jest, żeby wygrywać 3 razy z rzędu, to wtedy daje nam więcej punktów. Więc to jest dosyć istotne w tym turnieju. No bawmy się dalej. A kilkadziesiąt minut zabawy to
chyba nie zaszkodzi, słuchajcie, naszym szachom, tak mi się wydaje. Wszystko dla ludzi, aby z umiarem. Ojejku, miałem zbić pionka, nie zbiłem. Strachy na lachy, ale to chyba nic nie działa. Ale postraszyć można. Dobra, jakoś końca uruchomimy. Pionek w sumie wisi. I to z szachem. W sumie mogłem dać od razu szacha i wygrywać. Oj, podstawiłem. Mamy to. Jest zwycięstwo, lecimy dalej. Mądrze, mądrze zagrał, mądrze, fajne, fajne manewry. Tutaj jakieś jeszcze są opcje, już nie teraz, niestety, ale dobry jest, szybki. Nie wziął mi jakości. Ciekawe. Miał prawo. Ale wymieniają wszystko. Zawodnicy. Szybki, szybki jest naprawdę. Chyba remis tutaj mamy. Praktycznie nie mamy remisu. Nie mamy remisu. No to są te właśnie buleciki. A, chyba coś podstawiłem. A to dobre. No to trzeba myśleć, a tutaj myślenie niestety szkodzi. Jakieś pułapki widzę szachowe. I się udało przeciwnika w tę pułapkę tutaj złapać. A trzeba zbierać te pionki. Co on tam kombinuje? Chce dać mi mata. W sumie słusznie.
No i dobra, co? Wymiana hetmanów to dobra nasza, szacha damy. Chyba matujemy. Okej, mamy to, ale są lepsi jak widać. Walczymy cały czas, walczymy cały czas. Jeszcze 17 minut, szybko leci. Jak się gra. Taki rozrywkowy bulecik, słuchajcie, świąteczny, poświąteczny, przedświąteczny, w zależności kiedy się pojawi. Dobra, tutaj bijemy, tutaj bijemy, tutaj bijemy. Wyprowadzamy skoczka, na E5 bijemy czy nie bijemy? Jednak nie. Okej, tutaj są wymiany. Hetman E5 mnie interesuje, no to spróbujemy. Jak się uda wymienić hetmany, o, to w ogóle też będzie fajna wymiana hetmanów na F4. To jest już spoko pozycja na pewno. Tym bardziej teraz. Okej, tutaj blokady. Wieża E5 będzie, o, spryciula. Spryciula. Trzeba przyznać, że spryciula. Wymusimy nieco te wymiany, mi się wydaje. Dobra. Teraz ta wieża trochę nie ma gry. Skoczek na D4 jest po zabawie. Tu wisi, tu wisi. Ok. Mamy go, mamy go. No dobrze, ale widzę, zawodnik tutaj na pierwszym miejscu ciśnie mocno. No dobra, czekamy na kolejnego zawodnika. Póki co 100% wygranych. Nie zapeszajmy, nie zapeszajmy. 275 ludzi. Okej, lecimy. Go nie D2 się gra. Nie A3. Ale figura wzięta. Chyba się przeciwnik pomylił. Tym bardziej teraz. Chyba bierzemy jakąś kolejną figurkę. I mat. Ale fajnie wyszło. Szybko, zgrabnie i na temat. C6, chcemy się wpakować. Nie za bardzo można póki co. Mądrze, mądrze. A tu podstawka. Tak to jest w tych podstawkach. Nastawiłem się na skoczka C6 cały czas i tak tam zagram. Oj, chyba tu coś podstawiam. Tutaj się rozciągnijmy lekko. Tak, teraz to działa. Tutaj skoczek E7 będzie szach, jak wieża zbije. Co? Bije. Okej. Tego wrednego gońca chcemy zbić. Tutaj skoczek wisi. Jest dobrze. Jest dobrze, proszę pana. Bierzemy kolejnego skoczka. Damy szacha, damy szacha. A, już w sumie mogłem wybić w zasadzie. Ale czas jest ważny. Poszło pięknie. Powiem wam szczerze, już dawno nie wygrałem żadnego turnieju. No, tym razem jest blisko. 13 minut, połowa czasu za nami. Póki co same skalpy, ale to wiadomo, że tam nie liczymy takich pozycji, gdzie była wygrana czy przegrana. No, liczy się przede wszystkim wynik tutaj, bo czas jest tak dużo farta w takich partiach. Że głowa mała. Ależ przeciwnicy tutaj cisną. Po prostu cisną mnie. Chcą ze mną wygrywać maksymalnie.
No dobra, biorę. Biorę maksymalnie tutaj wszystko. Ok. Trzymam tutaj. Jakieś szachy grożą, ale spryciula. Ale spryciula. Dobra, tutaj musimy tak zagrać, tu trzymać. No, robi się niebezpiecznie. Ten zawodnik jest taki, widzę. Widzę niebezpieczny, jest niebezpieczny. Jeszcze spróbujemy coś tam poszaleć. Otworzyć nieco pozycję. Spróbujemy otworzyć teraz tędy. Tu coś wisi, tak gramy. Dobra, tu chyba F5 trzeba będzie jakiś zakurzyć. O, podstawka hetmana. Bardzo chętnie przyjmę. A to 2350 był gościu. W ogóle nawet nie zwróciłem uwagi. No dobra, mamy to. Straszymy rankingiem. 2600 ponad. Straszymy tym rankingiem buletowym. Z tym gościem już graliśmy dzisiaj. Tutaj. Okej. Powiedział, że będzie mnie cisnął. No zgoda. Lecimy tak. G4. Okej, teraz tak. Chyba go mam. Coś czuję, że chyba go mam. Tu jeszcze tak. Mata dawałem w jednym ruchu. Teraz damy. No, jak nie daliśmy, przeciwnik nie dostrzegł. I tak zostało. No dobra, mamy to, mamy to. Oj, jak cudownie jest wygrywać, moi drodzy. Powiem wam, że to jest cudowne uczucie. Taki sport, niestety, jak się wygrywa, to świetnie, jak się przegrywa, to mniej świetnie. Ok, lecimy z tematem. No dobra, wybitka, wybitka. Spoko. O, tutaj wybicie następuje. Otwieram pozycję. Może to nie do końca jest dobre. Może nie, może tak. Tu jest jeszcze bicie. Więc jest dobrze. Wpakujemy się tam mu troszeczkę do góry. I wracam, żeby trzymać pole. Tutaj ładnie mi zaatakował. Muszę wrócić. Tutaj zagramy. Zawsze mam skoczek E2. Chociaż tak jeszcze mogę. Trzeba będzie zagrać. Co? Sprytnie. On atakuje. Tu na szczęście trzymamy pole. Ajajaj! I bicie pionkiem. Ma mnie, moi drodzy. No jest porażka. I o tej porażce właśnie mówiłem, to boli, ale była duża przewaga punktowa, więc jest dobrze, no to ciśniemy. Rozwścieczyli tutaj bestie teraz, rozwścieczyli. Może Alechina? Jednak nie. Aj, no to biorę. No to biorę. Bronię tych pionków na siłę. Co tam będę się czaił? Weźmy. Weźmy pionki i się bawmy. A, nie wytrzymał. Okej. W sumie może to i dobrze zagrał, bo jednak ataki potrafią być bezlitosne. Tutaj figura więcej niekoniecznie musi być od razu jakaś wspaniała. Może tak. Właśnie goniec bardzo
Taki nieprzyjemny. Od tego weźmiemy. Wykremy tak. Jedną wieżę, jak się wymieni, to będzie dobrze. I tutaj. Tu jakieś opcje chyba są matowe, co? Chyba daje pięknego mata, moi drodzy. Hetman G1. Goniec D4. Ale dałem pięknego mata. No, ta kombinacja mi się bardzo podobała. Oj, z tej kombinacji jestem dumny. Warto było przegrać partię wcześniej. Historia pisze różne scenariusze. O, jak pięknie, jak pięknie, jak pięknie. A korzystając z okazji, moi drodzy, jeżeli chcecie zagrać turniej fajny 23 kwietnia w Białymstoku, dla wszystkich, naprawdę dużo będzie właśnie amatorów szachowych, to zapraszam, również będę. A na drugi dzień jest symultana szachowa. Wszystko znajdziecie w opisie filmu, więc zapraszam serdecznie. Warto sobie pograć, poćwiczyć. Okej, a tu w sumie pionka już mogłem wziąć. No tak. Mogłem. To jest dobre słowo. Mogłem. Chcieć to móc. Tak. Skoczek paskudny się wbija. Ajajajaj. Nie chciał. Naprawdę zbił? To mnie trochę zdziwił, przyznam się szczerze. W sumie tak można by było zagrać. Już i tak zagramy. I weźmiemy tutaj tego końca paskudnego. Wymiana będzie chyba taka bezpieczna, bym powiedział. Wziąłem pionka, wziąłem. Zadowolony, zadowolony. Teraz to nie. Tu wziął, też jest zadowolony gość. Tutaj jakieś szachy byśmy próbowali stosować. Jest, mamy to, bo już nawet nie wiedziałem, ile mam czasu. Ważne było, żeby czasowo ogarnąć temat. No to lecimy dalej. Okej, taki ruch znamy. Oj, mogłem wziąć kolejnego pionka. Tu się pakujemy na e6, piękne pole. I bierzemy co nieco. Czy wziąć wieżę, czy gońca? Nie, no wieżę weźmy, nie wygłupiajmy się. Okej, no tego pionka weźmie, wiadomo. Trzeba oddać, ale jakość jest. W sumie kolejnego pionka oddaję. Co? Co on tam pułapki jakieś zostawia na mnie? Skubaniutki. Nie no, proszę pana, tutaj już nie pozwolę sobie chyba na krzywdę, chociaż wiecie jak to jest. Aj, bicie, bicie. Bicie jak w Madrycie. I co tam? Pionkę mogłem wziąć. Jeszcze może wezmę. Wezmę. Będziemy żyć teraz. Okay. Skoczek poblokowany, aż miło. Mamy to. 2,5 minuty do końca. Przewaga ogromna, fajnie. Coś tam jeszcze grać szachuś potrafi jednak w te bulety.
Może tak nawet. Może i tak. Wszystko do końca? Proszę bardzo. Szybki jest w ogóle gościu. Trzeba na niego uważać. I bardzo ciekawie pograł. Bardzo ciekawie pograł. Oj, wieża podstawiona, no właśnie, to jest to. To jest właśnie to. Krzędo robi hetmana, no właśnie, widziałem to niestety. Widziałem to na własne oczy. Co on tutaj jeszcze chce? Skubany. Skubany. I mat. No, druga porażka. Tu zrobimy pauzę, bo tak naprawdę punktów mamy tak dużo, a dokładnie za 15 sekund przestanie naliczać punkty, no więc myślę, że to i tak nie ma sensu. Więc no fajnie, fajnie. No, wygrany turniej to zawsze cieszy. Troszkę spadek na rankingu ze względu na to, że dużo zawodników było słabszych rankingowo, ale na 387 osób teoretycznie, wiadomo, to zabawa. Kto wytrwał do końca, to dzięki serdeczne. Przypominam, moi drodzy, że macie tutaj sklep szachowy i wiem, że spamuję trochę tą wiadomością, ale to jest zniżka dla was, dla mnie to jest wsparcie. 10% na hasło Pan Szachus. No cóż, no grajcie w szachy, bądźcie zdrowi. Widzimy się na jakimś tam turnieju oczywiście. Do białego zapraszam jak najbardziej. Ten dźwięk jest piękny i myślę, że na bulety to już teraz wystarczy przez długi czas. Już mi się po prostu nie chce grać. Te 27 minut gry zdecydowanie wystarczy. Dzięki serdeczne jeszcze raz, pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!